Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Małgorzata Szwarc-Gruber i jestem dziennikarzem Polski Zbrojnej. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o kilku historycznych tekstach, jakie opublikowaliśmy w ostatnim numerze naszego miesięcznika. Pierwszy z takich tekstów nosi tytuł Dziwna wojna i piszemy w nim o tym, jak polskie oddziały ewakuowane na Bliski Wschód z terenów Związku Radzieckiego dostały jako pierwsze zadanie ochrony irackich ropociągów. Gdyby Brytyjczycy utracili nad tymi ropociągami kontrolę, oznaczałoby to dosyć duże problemy dla ich lotnictwa i marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym. Do ataków na ropociągi Niemcy wykorzystywali Kurdów. Ale co ciekawe, Kurdowie nie żywili wobec Polaków żadnych wrogich uczuć. Zapewne wynikało to z tego, że zarówno Kurdowie, jak i Polacy walczyli wówczas o własne niepodległe państwo. O atakach na ropociągi i o ich obronie przeczytacie Państwo w artykule w Polsce Zbrojnej. Kolejny tekst, jaki chciałam Państwu zarekomendować, nosi tytuł Włosi nad Anglią. Piszemy w nim o tym, jak włoskie lotnictwo w październiku 1940 roku włączyło się do bitwy o Anglię. Włączyło się właściwie w tym momencie, kiedy losy tej bitwy były już prawie rozstrzygnięte. Jednak Benito Mussolini, który uważał się wówczas za równego partnera dla Adolfa Hitlera, chciał w ten sposób zyskać lepszą pozycję przy ewentualnym przyszłym dzieleniu łupów. Jednak włączenie się Włochów do bitwy o Anglię nie przyniosło takich rezultatów, jakich oczekiwaliby Niemcy. A dlaczego nie przyniosło? O tym przeczytacie Państwo w Polsce Zbrojnej. I wreszcie ostatni tekst, jaki chciałam Państwu polecić, to pancerne smoki. Pancerne smoki, czyli pojazdy opancerzone, na których montowano miotacze ognia. Takie pojazdy pojawiły się w latach 30. XX wieku i podczas II wojny światowej korzystali z nich zarówno Niemcy, jak i Rosjanie i alianci. Miały one dosyć dużą siłę odstraszania, ponieważ zdarzało się, że już na ich sam widok żołnierze wycofywali się z pola bitwy, a nawet się poddawali. Inne, nie mniej ciekawe artykuły historyczne znajdziecie Państwo w listopadowym numerze Polski Zbrojnej.